Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć troszkę o second screenie bardziej z praktyki, z tego jak to wygląda naprawdę, a nie o teorii, o tym co możecie znaleźć w internecie czy w Google. Co jakiś czas pojawiają się takie słowa klucze, które mają być lekarstwem na wszystko. Jakiś czas temu to było social media i każda firma musi być na Facebooku i każda firma musi na swoim profilu umieszczać jakieś mniej lub bardziej sensowne treści i to wtedy pomoże na wszystko i będzie miała dużo klientów. A później to było mobile i okazało się, że wszystkie firmy muszą mieć aplikacje mobilne, bo inaczej to znikną. Później była gamifikacja i klienci kupując czy robiąc jakieś zwykłe rzeczy muszą zdobywać odznaczenia, bo to jest bardzo istotne. I jak nie będą dostawać takich odznaczeń, to nic nie będą robić z tych rzeczy, które robili do tej pory. Teraz hasłem kluczem jest second screen. I każda firma musi mieć second screen, bo inaczej umrze. No więc nie. Właściwie należy cofnąć się do początku, skąd to się wzięło i co oznacza to słowo. Kilka lat temu BBC robiło badania, co robią jej widzowie w czasie oglądania telewizji. I wtedy wyszło, że 40% z tych osób bawi się telefonem. To były czasy, kiedy nie było jeszcze smartfonów. Nie umieściłem tutaj tej liczby, ponieważ nie byłem w stanie odnaleźć już raportu, który o tym mówił. Natomiast mniej więcej w tym czasie powstała w Irlandii firma InTime Media, która razem z BBC zaczęła robić aplikacje na telefon, które miały mieć związek z tym, co się ogląda na ekranie. Tak właśnie przez przypadek w związku z tymi badaniami. Aktualnie badania wychodzą jeszcze lepiej, bo 40% osób oglądających telewizję w Stanach korzysta z mediów społecznościowych, więc to już jest coś więcej niż bawi się telefonem. A jeżeli te osoby mają tablety, to 85% z tych osób korzysta z tych swoich urządzeń. Tak jak pokazują wyniki firm, które już zrobiły second screena do programu, przy dobrej reklamie 20% widzów będzie korzystać z tej aplikacji, o której powiemy w trakcie działania programu, a jeżeli to jest aplikacja, która ma albo program, bardzo znaną markę, będzie to znacznie więcej. Także second screen ze swojego założenia jest programem na telefon komórkowy lub inne urządzenie, które mamy w ręku, z którego korzystamy głównie w czasie oglądania telewizji. W ogóle czy jest sens robić takie aplikacje, no bo prędzej czy później pojawiają się pieniądze i na wszystkim trzeba jakoś zarobić. Na second screenie można zarabiać w bardzo wiele sposobów. Jest to doskonałe medium interaktywnej reklamy. Aplikacja może mieć, tak jak wszystkie gry, część darmową, część płatną, można organizować konkursy. Można puszczać do takiej aplikacji stream, konkursy SMS-owe. Jest naprawdę mnóstwo sposobów i jak się to zrobi dobrze, to można bardzo ładnie zarobić na takiej aplikacji. Tylko ona musi spełnić kilka takich warunków. Ludzie mają coś w ręku, jak oglądają w telewizję, dlatego że im się zaczyna nudzić. Mają zbyt mało bodźców. Więc ta aplikacja musi być lekarstwem na nudę, ale nie może odrywać od historii, którą prezentujemy na ekranie. Po drugie, żeby second screen miał sens, musi to być coś, co każdy może spersonalizować dla siebie. W innym przypadku wystarczy nam aplikacja na telewizorze, wyświetlanie czegoś za pomocą smart TV, to w zupełności wystarczy. Przy second screenie każdy widz, mając telefon w ręku, może odbierać przekaz indywidualnie. A po trzecie, żeby to się nie nudziło, to całe klikanie w aplikacji musi mieć jakiś sens. To nie może być tak, że tam mamy tylko sprzedaż albo tylko oglądanie jakichś treści. To musi być interakcja, którą użytkownik zrozumie jako branie udziału w tym, co ogląda. I bardzo wiele firm, nawet bardzo dużych, robi to z założenia źle. Na przykład modne jest aktualnie zrobienie gry, znaczy second screena do gier.
robimy bardzo fajną grę na konsolę albo na peceta i dodajemy do tego aplikację, która ma dawać dodatkowe funkcje. No bardzo fajnie, ale jeżeli second screen ma być lekarstwem na nudę, a gra jest nudna, to już nic jej nie pomoże. Podobnie ciekawym podejściem miał Samsung, niedawno w Stanach był konkurs, na który trzeba było wysłać scenariusz filmu, który jednocześnie rozgrywałby się na dwóch ekranach. Na ekranie głównym i na second screenie. Tylko to jest to samo, co ustawić dwa telewizory obok siebie albo włączyć podgląd na tym głównym. Nie ma tam żadnej interakcji, tak naprawdę nie ma to większego sensu. Kilku firmom jednak udało się zrobić dobrze second screena i to jest jeden przykład. Aplikacja firmy InTime Media. Oni wystartowali dosyć dawno, bo w 2006 roku. I to jest aplikacja do tańca z gwiazdami. Każdy chyba wie, co to za program. I można w tej aplikacji robić dokładnie to, o czym każdy myśli, że można, czyli głosować na pary. A oprócz tego można przeczytać jakieś dodatkowe informacje, obejrzeć dodatkowe materiały. W każdym razie jest tam płatne głosowanie na pary, tak samo jak SMS-em, ale fajniejsze niż SMS-em. I udało się to kolegom z Irlandii sprzedać w Indiach. A tam przy miliardach ludzi oglądających telewizję uzyskali taki wynik jak 200 tysięcy nowych graczy, czyli osób w sumie, które płacą co sezon. Innym przykładem jest akurat nasza, to znaczy Voodoo Dance aplikacja, którą zrobiliśmy dla Telewizji Polskiej w czasie Euro. To było tak bardziej jako przypadek testowy, nie po to, żeby na tym zarabiać. To jest rozwinięcie koncepcji, którą Heineken zrobił, tworząc Star Playera. Taką aplikację, gdzie można głosować, co będzie za chwilę w czasie meczu piłkarskiego. My to zrobiliśmy dość dynamicznie, rozgrywka jest w miarę ciekawa, w czasie przerw w meczu można grać rzuty karne z innymi graczami, no i są rankingi. I tak jak nam wyszło z tych kilku tysięcy osób, które grały i z tego jak analizowaliśmy, co one robią, to 30% osób wracało do aplikacji w czasie kolejnego meczu, mimo że oni nic nie mogli wygrać. I to była tylko czysta rozrywka. A średni czas gry z aplikacją, czyli patrzenia się na ekran i naciskania guzików, to był 52 minuty. Były osoby, które grały przez całe euro. Tak więc można super zarabiać na second screenie i da się to naprawdę zrobić dobrze. Tylko że jest kilka poważnych minusów i każdy przed tym, jak zacznie realizować, powinien sobie zdawać z tego sprawę. Jest bardzo trudno zrealizować jakikolwiek second screen z telewizją na świecie ze względów formalnych. Trzeba dogadać się z telewizją, co jest niesamowicie trudne, ale telewizja zwykle nie ma praw do rzeczy, które emituje, więc trzeba się dogadać również z firmami, które są właścicielem praw. A na końcu fajnie byłoby na tym zarobić, więc trzeba się dogadać jeszcze z reklamodawcami. To wychodzi tak na, powiedzmy, 2 lata rozmów, żeby podpisać jakieś umowy, co przy postępie technologicznym jest zupełnie bez sensu. Chyba że znajdzie się jakąś drogę obejścia lub jakiegoś zapaleńca, który powie, jest, nie wiem, właścicielem telewizji i powie, okej, podoba mi się to, robimy. Poza tym aplikacje second screen są tak naprawdę drogie. Jest bardzo dużo urządzeń mobilnych, które działają różnie i żeby to działało dobrze, to trzeba zatrudnić dobrych programistów, a żeby to wyglądało ładnie, to trzeba zatrudnić dobrych grafików, a tym ludziom trzeba dość dużo płacić. A po trzecie, takie aplikacje wymagają dość kosztownego utrzymania. To znaczy, to nie jest tak, że robimy i rzucamy na rynek i to działa. Cały czas trzeba aktualizować program, cały czas trzeba aktualizować treści, a najgorszym przypadkiem w sumie, jeżeli chodzi o utrzymanie, jest taka aplikacja, którą zrobiliśmy my. To znaczy działa z wydarzeniami na żywo i ktoś musi naprawdę obserwować te wydarzenia na żywo i moderować całe działanie aplikacji. Trzeba pamiętać jeszcze na koniec o jednej bardzo ważnej rzeczy.
Sam second screen jest jakąś tam technologią, jakąś tam dodatkowym elementem do programu, albo telewizji, albo reklamy, której chcemy zwiększyć oglądalność. Natomiast to jest tylko technologia i wciąż jest to inne opowiedzenie tej samej historii, rozszerzenie historii. Żeby to zadziałało, żeby zadziałał second screen, żeby ten program, czy ta reklama, czy cokolwiek innego dobrze się sprzedało, to już sama ta historia musi być dobra. Inaczej żaden dodatek technologiczny nie pomoże. To dziękuję.